Cześć. Siema. Powiedz, jak się nazywasz, z jakim numerem jedziesz? Skąd jesteś? Piotr Wierzbowski, 364 Gdynia. Jaka motywacja stoi za udziałem w czymś takim? Trudno stwierdzić. Brak piątej klepki, myślę. To jakie przesłanie dla ojca dyrektora w takim razie? Dlaczego się w to wciąga? Więcej tego. Bo jest dużo nas wariatów. Okay. Powiedz mi, jak przebiega twoje życie rowerowe? Czym ty się w ogóle zajmujesz na rowerze? MTB, szosa, gravel? To powiedz coś. Gravel. Gravel to jest mój konik. Mogę uderzyć na szosę, mogę uderzyć do lasu, mogę uderzyć na Wisłę 1200. Na gravelu to jest mój jedyny rower do wszystkiego. Ale w jakichś wyścigach startujesz poza? Mój pierwszy wyścig formalnie to Pomorska 500. To jest mój drugi i mam zamiar po prostu jechać, aż dotrę do mety. Widzisz? Na razie nie i chyba jeszcze tę nockę sobie przejadę, a trzecią pewnie już przekimam. W ogóle nie spałeś ani minuty? Nie. Podzielony jesteś. Nie wiem, czy słyszałeś komunikat startowy? Zmiana formuły, wracacie z Gdańska na Baranią rowerem, Wisła 2400, co ty na to? Cóż mogę powiedzieć? Odpowiem, jak dotrę na metę. Czy przeklinasz już moment, w którym tata nauczył cię jeździć na rowerze? Jeszcze nie, bawię się dobrze, więc poczekam do trzeciej nocki i zobaczę, kiedy będę i co będę widział, co będę słyszał, wtedy pomyślimy nad tym. Co powiesz o swoim sprzęcie? Jest ok wszystko? Coś byś zmienił? Wszystko gra, to jest optymalna konfiguracja. Miałem kilka zmian. Trochę jeździłem, oprócz zawodów dużo jeżdżę prywatnie, więc trochę pozmieniałem. Ok, powodzenia w takim razie, do zobaczenia w Gdańsku. Trzymaj się. Oficjalne zakończenie wywiadu, a teraz jeszcze parę epickich ujęć. Mamy tu takie epickie drzewko na drodze. To bardzo dobrze w tym epickim drzewku tu. Wyglądacie bardzo dobrze. Jadę na chwilę przed ciebie, dobra? Na moment.